serdecznie wszystkich Państwa witamy. Nazywam się Krzysztof Szewczyk i reprezentuję dwie instytucje, które współorganizowały ten charytatywny koncert. Na co dzień jestem dyrektorem publicznego gimnazjum nr 12 im. Mikołaja Reja, do której to szkoły chodziła Eliza, a ja sam uczyłem ją kiedyś w szkole podstawowej. Jestem również regimentarzem, prościej mówiąc, wiceprezesem Radomskiego Bractwa Kurkowego Świętego Sebastiana, które uzyskało od prezydenta miasta stosowne zezwolenie na organizowanie zbiórki pieniędzy właśnie dla Elizy i Nikoli. Dzisiaj pokazaliście, że dobro triumfuje. Jeżeli była możliwość taka, żeby pomóc osobie, która potrzebuje pomocy, no to należy tę możliwość wykorzystać. No, te serca powinny być na co dzień otwarte na drugiego człowieka, szczególnie w sytuacjach takich, kiedy na państwo nie bardzo możemy liczyć, musimy liczyć na siebie, no po prostu, co wcale nie zwalnia państwa, nie zwalnia nas z tego, by wołać o swoje prawa, wymagać od państwa swoich praw. A zespół Carpe Diem, mimo że moje nazwisko może trochę nieludzko brzmi, to jednak odruch człowieczeństwa się w nas odezwał. Ciężko będzie mi, chciałem zdobyć wszystkie szczyty. Moim marzeniem jest więcej nie grać ani jednego już w życiu koncertu charytatywnego. Ale dlaczego? Dlatego, że po prostu chciałbym, marzę o tym, aby wszyscy byli szczęśliwi, wszyscy, no ale niestety życie pisze scenariusze dla jednych lepsze, dla innych gorsze, no i nie wolno patrzeć się tylko na czubek własnego nosa, ale patrzeć na drugiego człowieka, który potrzebuje właśnie tej pomocy. Będę swego życia z tobą, ja będę sobą, gdy ciężko będzie mi. Się okazało, że ten termin mamy wolny i że możemy po prostu, wiesz, przyjechać, zagrać, no to przyjechaliśmy, nie zastanawialiśmy się, no wiesz, nasz czas, jaki poświęciliśmy na zastanowienie, to było dosłownie otworzenie kalendarza, spędzenie tak, 10, no dobra, no 9, no będzie ciężko, będzie trudno, ale dobra, będziemy, no i tyle, no i to wszystko. I tylko tyle ci się chce. Ja wiem, nie będzie łatwo, może się żyje. Może jednak warto nie poddawać się. Masz siłę, masz wiarę, raz jeszcze otwieraj się. Ciągle za dużo mam. Już w rachniku wydałem. Witam!